To nie był typowy poranek w szkole podstawowej Wesołej. Jej uczennica bowiem, Ania Dąbrowska z klasy 8, wróciła do szkolnej ławy po wielkim sukcesie, czyli zwycięstwie w programie muzycznym The Voice Kids. Cała społeczność podstawówki owacyjnie przyjęła Anię, już nie tylko koleżankę, ale od kilku dni jedną z najbardziej znanych i popularnych wokalistek w Polsce. Nie obeszło się bez kwiatów, przemówień oraz obecności kamer i ekip telewizji polskiej na żywo transmitującej wydarzenia z placówki Wesołej. Ania mówi się, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej i właśnie po tym wysiłku, po tych emocjach i wreszcie po tym wielkim sukcesie przyszedł ten moment, że już zapragnęłaś przyjechać do siebie, do szkoły, do swoich przyjaciół, nauczycieli. To był ten moment, którego pragnęłaś najbardziej po sobotnim wydarzeniu. Tak, jak już emocje opadły, to właśnie marzyłam o tym, żeby właśnie wrócić do domu, do przyjaciół i cieszę się, że teraz tu jestem. Często kariera zaczyna się właśnie w szkole. Tutaj stawia się pierwsze kroki, tutaj pojawiają się pierwsze zainteresowania. Jak to było w Twoim przypadku? Rzeczywiście szkoła Cię w jakiś sposób zainspirowała i tutaj zaczęłaś wychodzić po raz pierwszy na scenę? Tak, dokładnie właśnie z tej szkoły poszłam pierwszy raz na scenę i to dzięki właśnie tej szkole znalazłam się właśnie w tym miejscu, gdzie teraz jestem. Pozostając przy tematyce szkolnej, no to musimy zaznaczyć, że jesteś w 8 klasie, czyli kończysz szkołę podstawową, niedługo zaczniesz średnią i właśnie no, w związku z tymi sukcesami, w związku z tym talentem należy zadać pytanie, jaką szkołę wybierzesz, czy właśnie muzyczną, czy może jakieś inne, masz jeszcze ukryte zainteresowania, które chcesz jeszcze zgłębiać bardziej? Już myślałam nad tym tak naprawdę i chciałabym pójść w stronę dziennikarstwa, natomiast muzyka zawsze będzie na pierwszym miejscu. A to trochę zaskakujące wyznanie, ale te egzaminy, które będziesz zdawać niedługo, no one wymagają nauki. Będziesz miała czas godzić to wszystko, no bo widać, że po tym sukcesie i po programie nadal obowiązków nie brakuje. Myślę, że znajdę na to czas. Do tej pory wszystko się układało, dawałam radę jakoś to wszystko właśnie pogodzić, więc myślę, że nadal będzie wszystko okej. Okay. A obowiązków w najbliższym czasie zapewnie nie zabraknie, ponieważ wynikają one z kontraktu podpisanego przez Anię jako zwyciężczynię The Voice Kids z firmą fonograficzną Universal Music Polska. Wracając jeszcze do finału The Voice Kids, ty poznawszy tytuły utworów, które zaprezentujesz w tej decydującej rozgrywce, poczułaś, że to jest taki pierwszy krok do zwycięstwa. Te utwory na tyle ci leżały, że poczułaś moc, że dasz radę wygrać cały program? W tym programie właśnie dostawałam piosenki, które naprawdę czułam i były w moim sercu, więc jakaś tam nadzieja była, ale zawsze skupiałam się na tym, żeby po prostu być siebie zadowolona i żeby dobrze zaśpiewać, a co będzie, to będzie. No i było wspaniale. No i teraz co dalej? Jakie obowiązki wiążą się z tym zwycięstwem? Na pewno teraz będę pracowała nad swoją pierwszą własną płytą, ponieważ podpisałam kontrakt i będę dalej spełniała marzenia. Czy już zaczęłaś pracę nad płytą? Już są jakieś utwory w Twojej głowie, które no, powinny się na niej znaleźć? Znaczy jakieś tam są, ale jeszcze nie zaczęłam. Na razie muszę odpocząć i później będziemy się zabierać do pracy. Jeszcze raz brawa dla Ani. Artystyczne początki Ani Dąbrowskiej w szkole podstawowej Wesołej pamięta doskonale jej wychowawca, Grzegorz Hardulak. Ania była małą dziewczynką jeszcze, chyba w przedszkolu już zaczynała śpiewać. Pani Monika Sobkowicz, jej ówczesna wychowawczyni klas początkowych, pani Monika właśnie odkryła, że Ania ma piękny głos, zlecała jej śpiewanie piosenek na uroczystościach szkolnych. Potem były występy gdzieś poza szkołą, w gminie. Koncerty kolęd chyba, o ile pamiętam, to były pierwsze. Ania zawsze zachwycała nas tym swoim pięknym głosem. Ta barwa się zmieniała. Ja to miałem okazję, jak wszyscy tutaj obecni nauczyciele i młodzież, koledzy, koleżanki, śledzić ten rozwój Ani. On był dostrzegalny. Ten głos się zmieniał, jest coraz bardziej dojrzały. No i przyszedł taki moment, że po pewnym wykonaniu pięknej piosenki, pamiętam jak dziś,
Dostałem gęsie i skórki podczas występu Ani w szkole, właśnie tu u nas na tym korytarzu szkolnym. I to był ten moment właśnie, kiedy pomyślałem sobie, oj bracie, tutaj jesteś świadkiem naprawdę czegoś wielkiego. To jest głos, który porusza emocje, jest w stanie wzbudzić takie emocje, że no, ciężko opanować. Łza się wokół nawet kręciła niejednokrotnie. Jako wychowawca jest przekonany, że Ania bez problemów udźwignie ciężar popularności dzięki cechom charakteru, takim jak skromność i pracowitość. Jestem spokojny o nią, bo to jest dziewczyna, która stoi na ziemi. Ona jest bardzo refleksyjna. Myślę, że to wszystko w głowie ma poukładane. Jest ambitna, dąży do celu. Jest pracowita, więc ja jestem spokojny o Anię. I ta dojrzałość też znajduje wyraz w szkole. Ona godzi naukę z tą działalnością artystyczną, no, która jest dość bogata i intensywna. Tak, jest, wielokrotnie to powtarzałem już w różnych wywiadach właśnie, że Ania jest bardzo pracowita. Młodzież absolutnie może brać przykład z Ani. Ona godzi te wszystkie swoje obowiązki. Bez wątpienia jest ich mnóstwo, bo przecież koncertuje, bo przecież chodzi do szkoły, bo przecież kończy lekcję tutaj w Wesołej i jedzie statem do Rzeszowa na naukę wokalu. Więc jest tutaj bardzo mocno eksploatowana, ale ona się nie poddaje. Ja wielokrotnie widziałem na Ani twarzy właśnie takie zmęczenie, ale to jest taki chwilowy objaw i kiedy się do niej powie, zapyta o coś, od razu rodzi się uśmiech, ona zawsze jest pozytywnie nastawiona do wszystkich. Koleżanki i koledzy w klasie Ani od 2 miesięcy żyli uczestnictwem koleżanki w programie The Voice Kids, a coraz mocniejsze emocje udzielały się im z tygodnia na tydzień. O rywalizacji w programie, o poziomie prezentowanym przez młodych artystów dyskutowano w każdej wolnej chwili, przed lekcjami, na przerwach i po zakończeniu zajęć. Atmosfera programu tutaj się udzielała, trzymaliśmy kciuki cały czas, wiedzieliśmy, że Ania da radę, że Ania naprawdę poradzi sobie z tym wyzwaniem. A co pozostałe, co w naszych rękach, to robiliśmy po prostu poprzez wspieranie, poprzez rozmowę. Ty od początku chodzisz, od początku szkoły z Anią do klasy? Tak, tak, od początku szkoły. I rzeczywiście od początku zdradzała takie te smykałki muzyczne, podśpiewywała wam trochę na lekcjach czy na przerwach? Tak, tak, tak. Czasami nawet od najmłodszych lat, od przedszkola podchodziła do konkursów, cały czas na szkole były organizowane, również różne kolędy, także od początku. Te pasje Ani, te wyraziste zainteresowania was jakoś inspirowały? Wyście się zastanawiali nad tym, że może też coś odkryje w sobie, jakieś zainteresowania, którym się poświęcę? Znaczy, Ania jest na pewno wzorem do naśladowania, ale czy inni chcieli iść w tym kierunku? No wiadomo, każdy ma swoje pasje, tak? Może inspirowała właśnie do tego, żeby pracować w danym kierunku, a niekoniecznie, wiadomo, w swoim kierunku. I ty na przykład masz jakieś zainteresowania, którym starasz się poświęcać mniej więcej tyle czasu, co Ania, śpiewanie? Szczególnych nie mam. A jak to wyglądało, jak się rozpoczął program? Wyście rozmawiali o tym, emocjonowaliście się, codziennie przekazywaliście sobie jakieś informacje na ten temat? Tak, tak. Pisaliśmy z kolegami, rozmawialiśmy o tym praktycznie cały czas. A jak zbliżał się finał, to już byliście nastawieni na oglądanie i na SMS-owanie? Oczywiście. A oglądaliście to wspólnie w klasie, czy indywidualnie? Indywidualnie. No, wtedy były ferie u nas, tak? Na Podkarpaciu. I to ogłoszenie wyników jak przyjęliście? Z wielką radością? Niesamowitą. Takie wydarzenie naprawdę z niesamowitą radością. Ania to dla was po prostu dalej koleżanka, czy no już w jakimś sensie gwiazda? U nas indywidualnie w klasie oczywiście zawsze będzie koleżanką z klasy, tak? Ale no wiadomo, że robi karierę, wybija się. Czytacie z przyjemnością, słuchacie na jej temat w mediach? Oczywiście, pewnie, wiadomo, jest to ktoś od nas, tak? Z chęcią się słucha o osobach. Jako się rzekło, Ania doszła do wielkiego sukcesu dzięki ciężkiej pracy, zdyscyplinowaniu i rzecz jasna talentowi. Równie ważne jednak było wsparcie otrzymywane od najbliższych, czyli rodziców i rodzeństwa. Staramy się logistycznie to wszystko tak rozplanować, żeby Ania mogła spełniać po prostu swoje marzenia.
I wy podporządkowaliście, można powiedzieć, to życie rodzinne karierze, nazwijmy to, dotychczasowej Ani? Tak, tak. Wszystko jest poukładane w ten sposób, żeby Ania mogła się rozwijać, żeby mogła do tych trzech szkół, do których uczęszcza, sobie chodzić, uczyć się i jeszcze znaleźć czas i na rehabilitację i znaleźć czas na spełnianie największych marzeń. Trudno było wytrzymać z emocji, stojąc tam w studio The Voice i patrząc na te poszczególne etapy? Są tak duże emocje, że przy ogłoszeniu wyników myślałem, że nie mam serca. Ania Dąbrowska! Ania włożyła w to bardzo dużo pracy. Myśmy też włożyli w to dużo pracy i to ogłoszenie wyników zwycięzcy było spełnieniem marzeń i nas, i Ani, i takie zwieńczenie całego naszego wysiłku. Na telewizyjnej scenie popularnego muzycznego programu The Voice Kids Anię Dąbrowską wyróżniała nie tylko siła i barwa głosu, ale również dojrzałość i osobowość. Nie tylko zachwyciła publiczność i jurorów, ale również na nich oddziaływała. Zarażała optymizmem i radością, uśmiechem i beztroską, pasją i entuzjazmem. Z każdym kolejnym odcinkiem ujawniała nieograniczone pokłady mocy gwarantujące spełnienie najskrytszych marzeń. I właśnie jednym z takich było dla 14-latki z Wesołej zwycięstwo w drugiej edycji The Voice Kids. Dzisiaj już marzenia spełnionego, zamienionego na sukces. Zdanie,